Panie Prezesie, drodzy zaproszeni goście, droga rodzina Borociana. Koniec roku, czas świąt Bożego Narodzenia to z jednej strony czas takich podsumowań, o które Pan Prezes zdołał się pokusić. Ja trochę podążałem za słowami Jana Pawła, miałem nadzieję dzisiaj przyjść tą dobrą nowiną i podzielić się tym, co dobre. Niestety jeszcze to nie ten moment, tak jak Pan Prezes powiedział, przed nami decydujące chwile w tych trudnych czasach związanych z ofertami na rynku, aby móc zakomunikować sukces związany z realizacją tego pięknego obiektu, zadaszowego obiektu pod balonem boiska pełnowymiarowego, które ma powstać na Waszym boisku treningowym. Mam nadzieję, że jutro, jak tylko ogłosimy ponownie postępowanie, za kilka raptem dni będziemy mogli cieszyć się wspólnie sukcesem, bo te środki udało się zrealizować, zdobyć, wywalczyć dzięki ogromnemu wsparciu, ale co najważniejsze, liczy się jeden i na ten efekt przyjdzie, mam nadzieję, czas, tak aby przede wszystkim Wam służył, bo ta rodzina ciągle się rozrasta, sukcesy są, marzenia coraz większe, osiągnięcia pewnie przyjdą, to spokojnie, bo to taka sinusoida, czasami wie, kto w życiu bywa, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale trzeba patrzeć pozytywnie i tego wszystkim Państwu na ten ważny okres Świąt Bożego Narodzenia, na cały 2023 rok życzę, żebyście Wy jako członkowie tego wspaniałego klubu mogli realizować swoje pasje, realizować swoje cele, ale też, żeby wszyscy w tym czuli jakieś zadowolenie, rodzice przede wszystkim nie czuli tylko i wyłącznie obowiązka, ale też związanie z tym już wieloletnim klubem, który działa w naszym mieście i jest naszą grupą. Tego życzę dla całego zarządu i wspólnie z panem wiceprzewodniczącym Andrzejem Wysokiem pozwolił sobie w imieniu własnym władz miasta przekazać taką symboliczną rzecz na ręce zarządu, na ręce pana prezesa, z tymi najlepszymi życzeniami na te święta i na 2023 rok. Doskonale pamiętam, jak tu się wszystko rozgrywało, jak walczono wtedy o odpowiednik dzisiejszej ekstraklasy, o pierwszą ligę. Pamiętam tych wszystkich zawodników, bo byłem też na tych meczach decydujących. Tu nawet jest z nami trener, pan Kulewiak, tej drużyny, która pomału co nie weszła do dzisiejszej ekstraklasy, wtedy pierwszej ligi. I takie cele, kochani, wtedy mieli. Dzisiaj jest sytuacja taka, że baza szkoleniowa, która powstaje, staje się wizytówką. Powiem to jako wiceszef Sejmowej Komisji Sportu i Turystyki, wizytówką, bo jak rozmawiam nie tylko z województwa łódzkiego, ale w całej Polsce. Takich zmian, jakie są w tej chwili na Mosirze w Zgierzu, a jeżdżę w wielu miejscach, bywam województwa łódzkiego i nie tylko, to nigdzie nie widzę. Bo jeżeli, tak jak pan prezydent mówi, lada moment, myślimy, że to rozstrzygnięcie nastąpi, bo powinno ono nastąpić już dwa miesiące temu, a nawet wcześniej, ale niestety no, sytuacja jest taka, że firmy mają prawo zgodnie z przepisami dopytywać, odwoływać się i z tego względu są te problemy, bo pieniądze, które ja powiedziałem, że przyjadą do Zgierza, one już od miesięcy leżą. Można je wziąć, ale niestety ten tryb przetargowy jest bardzo ciężki. Ale kończąc, myślę, że ta baza powstanie niedługo i będą wszyscy, ci najmłodsi w szczególności, z niej korzystać. Kończąc, kochani, jak tu powiedział prezydent, to myślimy, że przynajmniej do połowy przyszłego roku te obiekty zostaną oddane i wtedy wszyscy będziemy mogli się cieszyć, a najbardziej dzieci. Na święta Bożego Narodzenia dla Was wszystkich dużo zdrowia, dużo pomyślności. Spędzajcie te święta, kochani, w rodzinnej atmosferze. A w przyszłym roku, tak jak mówiłem, spełnienia marzeń i chciałbym tu, panie prezesie, powiedzieć tak. Piłek w waszym klubie nigdy nie za dużo. Wszystkiego dobrego.